Baronowy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, przygotowany przez pana Zdzisława Szymczyka. Prosimy bardzo. No tu jeszcze do pisania. Fragment paragrafu 20 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej dotyczącego głosowania. Wszystkie uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają większością głosów. Głosowanie na walnym zebraniu członków odbywa się w sposób jawny, ale na żądanie 1/5 obecnych członków osób tajnych. Gdyby taka sytuacja zaistniała, to trzeba by było to przeprowadzić. Niemniej, gdy nic nadzwyczajnego się nie stanie, to każde głosowanie odbywa się w sposób jawny. Wniosków. 2. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za lata 2011-2014. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 4. Dyskusja nad zadaniami. 5. Udzielenie absolutorium zarządowi. 6. Wręczenie wyróżnień. 7. Wybór władz statutowych towarzystwa. 8. Ukonstytuowanie się władz i ogłoszenie wyników. 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 10. Przyjęcie wniosków i uchwał. 11. Wystąpienie nowo wybranego prezesa zarządu. Proszę o przegłosowanie tej propozycji. Kto za, podniesie rękę. Czy są głosy przeciwne? Kto się wstrzymał? A więc jednogłośnie przyjęto program zebrania. Przystępujemy więc do realizacji pierwszego punktu już tego programu, wyboru komisji uchwał i wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Janusza Wyzina proponuje do komisji uchwał i wniosków. Czy Janusz Wyzina wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Proszę bardzo. Proszę o podawanie dwóch kandydatów. Ewa Małek. Powtórzyć proszę. Ewa Małek. Agnieszka Małek. Agnieszka Małek. Ewa Małek. Agnieszka Małek. Wyrażam zgodę. No druga. Zbigniew Wicherski. Czy Zbigniew Wicherski wyraża zgodę? Tak. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. A więc proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad przedstawioną listą kandydatów do Komisji Uchwały Wniosków. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego składu? Na pewno też nie, właściwie nie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie wymieniony skład stanowi Komisję Uchwał i Wniosków i prosimy o przystąpienie do czynności. Proszę Państwa, proszę teraz pana Bronisława Kowalczuka, sekretarza Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, o przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za lata 2011-2014. Proszę Państwa, uwaga taka bardzo ważna. To nie jest sprawozdanie ani prezesa Jerzego Kazany, ani sekretarza zarządu Bronisława Kowalczuka. Jest to sprawozdanie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za lata 2011-2014. Brudnopis tego sprawozdania był przeczytany na ostatnim posiedzeniu zarządu naszego towarzystwa i został z drobnymi poprawkami przyjęty. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imieniem Władysława Szafera z działalności za lata 2011-2014.
minęły 4 lata, kiedy to 11 grudnia 2010 roku w sali królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło się walne zebranie członków naszego towarzystwa, na którym wybrano władze statutowe. Do zarządu weszli Jerzy Kazana, Maria Błaszczów, Józef Rogus, Bronisław Kowalczuk, Jadwiga Jankowska, Teresa Stępczyk, Bogumiła Gajowiec, Jadwiga Klaus, Zbigniew Michalski, Zbigniew Wicherski, Janusz Zborowski, który z dniem 14 października 2011 roku zarezygnował z pracy w zarządzie z powodu swojej choroby. Józef Zaskalski, Janusz Grudeń, Andrzej Kobylarz, Marek Woźniak, który zmarł 14 lipca 2011 roku. Tadeusz Łakomy, Janusz Wyzina, Jolanta Strycharz i Jacek Krzysztofik. Zarząd ze swego składu wybrał na prezesa Jerzego Kazana, na wiceprezesów Marię Błaszczów i Józefa Roguza, na sekretarza Bronisława Kowalczuka, na zastępcę sekretarza Jadwigę Jankowską, a na skarbnika Teresę Stępczyk. Wybrano także komisję rewizyjną w składzie Jan Madej, przewodniczący, Józef Pradę i Stanisław Furdyna, który zmarł 9 listopada 2014 roku, członkowie, oraz sąd koleżeński, Marek Zanotyński, przewodniczący, Stanisław Czarnecki i Elżbieta Solarska, członkowie. Zarząd w okresie kadencji odbył 50 posiedzeń planowanych i jedno nadzwyczajne. Frekwencja była poniżej oczekiwań prezesa zarządu i wynosiła 67%. Do towarzystwa przyjęto 73 nowych członków. Aktualnie jest na ewidencji 507 osób. Zarząd pracował w oparciu o statut, uchwałę programową podjętą na walnym zebraniu członków oraz na ramowych rocznych planach pracy. W ciągu 4 lat prężnie działamy. Mogę dodać, bardzo prężnie działamy. Klub Środowisk Twórczych pod kierunkiem Jadwigi Klaus, Grupa Literacka Słowo, którą kieruje Zbigniew Michalski, i Klub Miłośników Lotnictwa, któremu prezesuje Józef Rogus. Działalność klubów i Grupy Literackiej Słowo za lata 2011-2013 bardzo szeroko została przedstawiona w Księdze Jubileuszowej, dlatego tego tematu w sprawozdaniu nie poruszamy. Jedynie przedstawiamy najważniejsze działania za rok 2014. Klub Środowisk Twórczych. W 2014 roku najważniejszymi wydarzeniami w działalności Klubu Środowisk Twórczych było zorganizowanie 2 wystaw w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym Samorządowego Centrum Kultury z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa. 21 maja i 7 listopada ubiegłego roku oczywiście, w których wystawiało swoje prace 95 twórców. Członkowie Klubu Środowisk Twórczych eksponowali swoje prace także na dożynkach powiatowych i dniach Mielca oraz w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Spotkania literackie podczas promocji tomików poezji członków Grupy Literackiej Słowo organizowane były w Miejskiej Bibliotece Publicznej i były wzbogacane indywidualnymi pracami członków Klubu Środowisk Twórczych. Grupa Literacka Słowo w 2014 roku z inicjatywy prezesa Zbigniewa Michalskiego odbyło się 21 imprez literackich. Między innymi promocja wydawnictw członków, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym jedna
o charakterze międzynarodowym z prezentacją twórczości mieleckich poetów w czasopiśmie krajowym Poezja Dzisiaj. Województwa Podkarpackiego. Zorganizowaliśmy obchody jubileuszu w dwóch terminach w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym SCK 21 maja połączone z wystawą Klubu Środowisk Twórczych i pięknie wydanym katalogiem. 7 listopada z uroczystym koncertem Orkiestry Dętej z Państwowej Szkoły Muzycznej i konferencją na temat życie i działalność profesora Władysława Szafera oraz pierwsze lata działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a także promocją Księgi Jubileuszowej. Wydaliśmy Księgę Jubileuszową przygotowaną do druku przez doktora Włodzimierza Gąsiewskiego o bardzo wysokich walorach edytorskich. Z jej wydaniem niestety mieliśmy pewne kłopoty i organizacyjne, i finansowe. Wykonaliśmy i wręczyliśmy 70 złotych odznak jubileuszowych członkom towarzystwa oraz osobom z nami współpracującymi. Wystąpiliśmy o oznaczenia państwowe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Jerzy Kazana, Józef Witek, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Maria Błaszczuk, Jadwiga Klaus, Jan Stępień. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali Zbigniew Michalski, Zbigniew Wicherski. Gratulujemy. Wystąpiliśmy z wnioskami o przyznanie odznaki honorowej za zasługi dla kultury polskiej, którą zostali wyróżnieni Barbara Augustyn, Wiesława Weronika Góra, Jadwiga Klaus, Ryszard Kusek, Teresa Tyzik, Marek Paprocki i Andrzej Talarek. Gratulujemy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej zostali wpisani Maria Błaszczuk, Stanisław Czarnecki, Jan Drews, Włodzimierz Gąsiewski, Jadwiga Klaus, Sylwia Krupińska, Stanisław Mityk, Marian Pietruszka, Tadeusz Płeszka, Teresa Stępczyk, Stanisław Szenszo, Janusz Wyzina, Maria Zapolska i Józef Zaskalski. Gratulujemy. Osiągnięciem zarządu było także opracowanie i wydanie naszych publikacji przy chronicznie brakujących funduszach oraz wydawnictw zleconych. Księgi Jubileuszowej Towarzystwa Mieleckich Zapisków nr 12-13, nr 14 oraz 15-16. Jest to rocznik Ziemi Mieleckiej. Duże zasługi przy opracowaniu komputerowym oczywiście poniósł dr Włodzimierz Gąsiewski, za co mu serdecznie dziękujemy. Artefaktów numer 1, 2 i 3 jest to mielecki rocznik literacki. Katalogów do wystaw Klubu Środowisk Twórczych Szepty Duszy i Tworzą Piękno. Wydawnictwa okolicznościowego Andrzej Kędzior, lata 1851-1938. Wydawnictw okolicznościowych, laureaci konkursów o tematyce lotniczej z pierwszych, drugich, trzecich i czwartych spotkań lotniczych pokoleń. Tomików poezji Grupy Literackiej Słowo. Działanie zarządu oraz członków towarzystwa w okresie 2011-2014 była doceniana przez władze, o czym świadczą nagrody finansowe przyznane dla Klubu Środowisk Twórczych w 2012 roku i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej przyznane w 2014 roku. Oraz otrzymaliśmy szereg listów gratulacyjnych od posłanki Krystyny Skowrońskiej, marszałka Podkarpacia Władysława Otyla, starosty powiatu mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza, prezydenta miasta Mielca Janusza Chodorowskiego.
W działalności statutowej finansowo wspierali nas marszałek województwa podkarpackiego, starosta powiatu mieleckiego, prezydent miasta Mielca oraz na wydanie księgi jubileuszowi towarzystwa wsparli nas sponsorzy. Tomasz Poręba, Janusz Sobon, Czesław Kolisz, Tadeusz Turkot, Marek Paprocki, Wiesław Bożek, Bogdan Rojkowicz, Wacław Soja, Stanisław Karwacki i Jerzy Brzetka. Wymienionym sponsorom także serdecznie przy tej okazji dziękujemy. Wszystkim sponsorom sekretarz zarządu przekazał lub przesłał podziękowania i księgę jubileuszową. Dziękujemy prezesom, dyrektorom i kierownikom instytucji, którzy z nami współpracowali. Jackowi Tejchmie, Januszowi Zakręckiemu, Ryszardowi Kuskowi, Jerzemu Skrzypczakowi, Stanisławowi Rajdzie, Bogdanowi Rojkowiczowi, Krzysztofowi Babiarzowi, Markowi Raszczewskiemu, Józefie Krasan, Renacie Patewra, Józefowi Smacznemu i Markowi Paprockiemu. Proszę Państwa, jeszcze tylko strona została. Proszę o cierpliwość. Jan Jeremisz, Marii Orłowskiej, szczególnie za prowadzenie dwóch uroczystości, pięknie prowadzonej uroczystości i we wrześniu, i w listopadzie z okazji naszego jubileuszu. Jakowi, Zbigniewowi Michalskiemu, Teresie Stępczyk, Zbigniewowi Wicherskiemu, Bogumile Gajowiec, Jadwidze Jankowskiej i Jolancie Strycharz. A czego nie udało się zrealizować zarządowi towarzystwa w latach 2011-2014? Zintegrować zarządu towarzystwa, szczególnie w 2014 roku w trakcie organizacji przedsięwzięć związanych z jubileuszem 50-lecia towarzystwa. Nie odbyły się spotkania z młodzieżą licealną na temat działalności towarzystwa. Zwiększyć frekwencję na posiedzeniach zarządu co najmniej do 75-80%. Zwiększyć liczbę osób zdobywających sponsorów, szczególnie przy wydaniu księgi jubileuszowej. Zwiększyć opłacalność składki członkowskiej pomimo wprowadzenia dyżuru skarbnika w Jadarnówce w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 10.00 do 12.00 i podaniu dwóch informacji w tygodniku o regionalnym Corso. Osobiście, proszę Państwa, byłem bardzo, bardzo tym rozczarowany. Nie zamieszczono w księdze jubileuszowej wykazu naszych wydawnictw w okresie 1964 do 2014, pomimo, że wstępnie dwie osoby wyraziły chęć jego wykonania. Dziękuję za wysłuchanie treści sprawozdania uzgodnione z Zarządem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a nowo wybranym władzą w imieniu prezesa Jerzego Kazany i własnym władzą statutowych towarzystwa życzę sukcesu w działalności. Opracował i wygłosił sprawozdanie sekretarz Bronisław Kowalczyk. W imieniu Władysława Szafera w Mielcu z działalności w latach 2011-2014. Komisja w składzie Jan Madej i Józef Radę dokonała analizy merytorycznej i gospodarki finansowej towarzystwa w latach 2011-2014. Stwierdziła, że zarząd działa zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach na podstawie corocznych porozumień zawieranych z samorządami miasta Mielca oraz powiatu mieleckiego. Z tego tytułu towarzystwo otrzymało dotacje pieniężne w wysokości w roku 2011 gmina miejska Mielec 9 tysięcy zł, starostwo powiatowe 20 tysięcy zł 839, urząd marszałkowski 5 tysięcy zł. W roku 2012
Gmina Miejska Mielec 10 tysięcy złotych, Starostwo Powiatowe 6 tysięcy złotych. W roku 2013 Gmina Miejska Mielec 11 tysięcy złotych, Powiat Mielecki 10 tysięcy 300 złotych. Urząd Marszałkowski 19 tysięcy 350 złotych. W roku 2014 Gmina Miejska Mielec 17 tysięcy złotych, Powiat Mielecki 4 tysiące złotych. Województwo Podkarpackie 8 tysięcy złotych. Forum Organizacji Pożarowych 4 tysiące. Pozostałe przychody towarzystwa. Rok 2011. Składki członkowskie 690 zł. Sprzedaż wydawnictw 758 zł. Dopłaty uczestników do wyjazdów 1710 zł. Darowizny 300 zł. Współorganizacja imprez, spotkania teatralne 5331 zł. Inne wydatki 400 zł. Rok 2012, składki członkowskie 1545 zł, nagroda uroczystościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15 tysięcy zł, darowizna od firmy Eurotech w Mielcu 400 zł, odpłatność za uczestnictwo w wycieczkach 2120 zł, inne przychody 40 zł. Rok 2013, składki członkowskie 5264 zł, odpłatność za uczestnictwo w wycieczkach 1812 zł. Rok 2014, składki członkowskie 5310 zł, darowizna od różnych zakładów, instytucji i organizacji 6150 zł, odpłatność za uczestnictwo w wycieczkach 4105 zł. Dobrowolne składki dodatkowe 2541 zł. Ogółem przychody w latach 2011-2014 173 976 zł. Ogółem rozchody w latach 2011 43 134 zł. W roku 2012 22 231 zł. W roku 2013 53 694 zł. W roku 2014 41 258 zł. Do opracowania niniejszego sprawozdania komisja konsultowała się z księgową, która udostępniła wszystkie zapisy księgowe wraz ze szczegółowymi opisami załączników. Wszystkie wydatki są zgodne z treścią porozumień przedstawianych na poszczególne tematy do realizacji i udokumentowania. Udokumentowane są rachunki z opisem celu wydatku. W związku z powyższym komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu towarzystwa. Dziękuję. Ponieważ pan Marek Zaletyński nie mógł przybyć na dzisiejsze zebranie z przyczyn rodzinnych, poprosił mnie, żebym odczytał sprawozdanie z kadencji Sądu Korzeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za okres kadencji 2010-2014 do stycznia 2015. Sąd Koleżeński Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imieniem Władysława Szapera, mający za nadrzędny swój cel rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wyłoniony został na bieżącą kadencję w dniu 11.12.2010 roku i ukonstytuował się w składzie przewodniczących Marek Zaletyński oraz członkowie pani Elżbieta Solarska i pan Stanisław Czarnecki. Podczas trwania kadencji skład ten nie uległ zmianie. W ramach obowiązku przewodniczący uczestniczył w posiedzeniach zarządu towarzystwa z głosem doradczym. Uczestnikami spotkań zarządu byli także pozostali członkowie sądu, udzielając się jednocześnie na wielu polach działalności towarzystwa. Jedyną sporną kwestią do rozpatrzenia przez sąd w upływającej kadencji był wniosek dotyczący sporu pomiędzy dwoma członkami towarzystwa. Rzeczony wniosek wpłynął do przewodniczącego sądu w dniu 16 maja 2013 roku. Po zapoznaniu się z problemem i umówieniu spraw z tym związanych oraz po wysłuchaniu opinii prezesa towarzystwa, zgodnie z literą statutu towarzystwa paragraf 28, ustalono następujący tryb rozpatrzenia sprawy. Należy wysłuchać strony konfliktu, spotkać się, rozmawiać i wyjaśnić całą sprawę, by finalnie załagodzić spór.
W wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz spotkań i wymiany uwag udało się sporne kwestie wyjaśnić i doprowadzić do porozumienia obydwu stron. Można, podsumowując, dodać, iż wszyscy uczestnicy tej sprawy wykazali się odpowiedzialnością zarówno w kontekście funkcjonowania całego stowarzyszenia, jak i problemu pomiędzy stronami. Podsumowując upływającą kadencję, warto zaznaczyć, iż od pewnego czasu daje się zauważyć narastające napięcie pomiędzy członkami zarządu towarzystwa. Łatwo dostrzec narastające do niebezpiecznych rozmiarów problemy komunikacyjne oraz swoiste, a dostrzegalne i związane z nimi zniechęcenie niektórych z nas do wspólnotowego podejścia do pracy w towarzystwie. Tendencja ta narasta i wydaje się, iż może rzutować na jakość naszej pracy. Jako przewodniczący Sądu Kordzyńskiego w mijającej kadencji pragnę zwrócić na ten problem uwagę i poddać go pod rozwagę szanownego grona członków naszego szacownego towarzystwa. Ważnym jest, a często słabo dostrzegalnym przez nas w bieżącej pracy, efekt synergii. Synergia jest zjawiskiem pozwalającym po wielokroć mnożyć jednostkową aktywność, która realizowana jest w zespole zadaniowym. Nasze towarzystwo, oparte o dobrowolne uczestnictwo, weń i chęć aktywnej realizacji celów służących dobru naszej małej ojczyzny, wiele może skorzystać, pomnażając efekty pracy jednostek, ale tylko wówczas, gdy pośród bieżących problemów wszyscy będziemy umieli dostrzec tę zależność i uszanować wzajemnie swoje racje.